Powiedz tata. Mama. Powiedz tata. Mama. Mów tata. Mama. No powiedz w końcu tata cholera. Cholera. Witaj, skarbie, mamusia wróciła. Cholera. O Boże, kto cię tego nauczył? Tata. Zobacz, kochanie, jakie ładne buty w tym sklepie. Kupiłabym, ale zapomniałam portfela. Spokojnie, ja mam portfel. Ile kosztują te buty? 700 zł. No to masz tutaj 50, weź taksówkę i jedź po portfel. Tato, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Pytaj śmiało, synu. Czy jak dorosnę, to będę mógł robić wszystko bez pytania mamy o zgodę? Tak, synku, będziesz mógł. A ty, tatusiu, kiedy dorośniesz? Kochanie, za niedługo masz urodziny, a ja nie wiem, jaki prezent ci dać. To może byś po prostu mnie zapytał, co chcę? Co chcesz? Niespodziankę. Jasiu, odmień przez przypadki słowo kot. To proste. Mianownik, kto, co, kot. Dopełniacz, kogo, czego, kota. Celownik, komu, czemu, kotu. Biernik, kogo, co, kota. Narzędnik, z kim, z czym, z kotem. Miejscownik, o kim, o czym, o kocie. Wołacz, kici, kici. Przepraszam, można dostać hasło do Wi-Fi? Najpierw trzeba coś zamówić. W takim razie poproszę kolę, ile będzie kosztować? Jasne, to będzie 10 zł. Okej, poproszę. To jakie jest to hasło? Najpierw trzeba coś zamówić. Wszystko małymi literami i bez spacji. Jasiu, odrobiłeś pracę domową? Tak, nawet przeczytałem całą lekturę i nauczyłem się do sprawdzianu. Jasiu, ty chyba żartujesz. Tak, ale to pani zaczęła. Ach, z tym moim Jankiem to trzy światy, a z jego kolegami to już w ogóle. Czemu? Co się stało? Któregoś dnia Janek nie wrócił na noc, więc zmartwiona napisałam do 5 jego kolegów, żeby się dowiedzieć, u którego jest. No i co? I każdy jeden potwierdził, że jest u niego. Szefie, żona kazała mi się zapytać, czy da mi szef urlop na piątek. Teściowa przyjeżdża. Nie ma mowy. Dziękuję, wiedziałem, że z szefa dobry człowiek. Drodzy uczniowie, kto z was powie zdanie z rzeczownikiem cukier? Ja mogę, proszę pana. To mów, Jasiu. Piję herbatę z cytryną. No dobrze, Jasiu, ale miał być cukier. I był, ale się rozpuścił. Kochanie, wróciłem. A gdzie byłeś? Byłem u dentysty. O, to teraz nie będziesz mógł jeść przez 2 godziny. Zapłaciłem tyle, że nawet przez cały tydzień. Jasiu, sprawdziłem twoje dyktando. Masz dokładnie takie same błędy jak twój kolega z ławki. Czy możesz to wytłumaczyć? Oczywiście, mamy po prostu tego samego nauczyciela z polskiego. Kochanie, ktoś włamał się na moje konto. A jakie miałaś hasło? Data urodzenia węgierskiej królewny świętej Kingi. Czyli? 1234 rok. Znowu nasz Jasiu zaglądał mi do portfela. Muszę z nim odbyć poważną rozmowę. Dlaczego myślisz, że to on? Być może to ja wzięłam twoje pieniądze. To niemożliwe. W portfelu jeszcze coś zostało. Ania, wygrywasz mieszkanie i 20 tysięcy złotych. Michał, wygrałeś działkę i samochód. Jasiu, wygrałeś... Proszę pana, to nie jest najlepszy sposób na czytanie testamentu. I jak poszła rozmowa o pracę? Ekstra, będę zarabiał aż 6 tysięcy. Ale jak to? Przecież miało być maksymalnie 3 tysiące. No tak, ale jak się okazało, to 3 tysiące na rękę, a ja mam 2 ręce. Łowco talentów, mój kot potrafi mówić, zarobimy na tym miliony. Jak to potrafi mówić? Proszę udowodnić. Jasne. Kocie, powiedz, jak się nazywa drobny węgiel? Miau. A jaka jest forma czasu przeszłego czasownika mieć w trzeciej osobie rodzaju męskiego? Miau. Dość tego, marnujecie mój czas, wypad. No i co narobiłeś, kocie? Nie wiem, o co mu chodzi, czy ja mówiłem niewyraźnie? Wiesz, kochanie, ta para, co mieszka obok, bardzo się kocha. Skąd to wiesz? No bo on ją zawsze całuje na powitanie i pożegnanie. Chciałabym, żebyś też tak robił. Odbiło ci już całkiem. Nawet nie wiem, jak ona ma na imię. Jak tam życie, stary? Ani nie gadaj, pożyczyłem znajomej 20 tysięcy na operacje plastyczne i do tej pory mi nie oddała. To czemu jej nie znajdziesz i nie każesz oddać? Bo nie wiem, jak teraz wygląda. Witamy w naszym szpitalu. W czym możemy pomóc? Dzień dobry. Proszę mnie wykastrować. Czy jest pan zupełnie pewien, że pan tego chce? Tak. I jak? Operacja się udała? Udała się, ale czemu pan tak postąpił? Niedawno ożeniłem się z ortodoksyjną Żydówką. I wiecie... To może chciał się pan obrzezać? A co ja powiedziałem? Proszę 8 litrów wyborowej, 2 skrzynki piwa i 50 prezerwatyw. Przepraszam, czy ja mogę o coś zapytać? Proszę bardzo. Zabierze mnie pan ze sobą?
Kochanie, jesteś bardzo zrównoważoną kobietą. To bardzo miłe, a dlaczego tak sądzisz? Bo jak raz coś powiesz z sensem, to za chwilę zaraz, dla równowagi zaczynasz gadać jakieś głupoty. Będziesz w weekend w pracy? Wiem, że chciałbyś odpocząć, ale potrzeba nam rąk do pracy. Nie ma problemu, szefie, ale mogę się trochę spóźnić. Wie pan, jak jest z autobusami w weekendy. Okej, to kiedy mniej więcej dotrzesz do pracy? W poniedziałek. Tato, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Tak, synu? Pytaj śmiało. Czy ja jestem adoptowany? Byłeś, ale cię zwrócili. Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj wieczorem wrzeszczał na żonę? Bo nie chciała powiedzieć, na co wydała wszystkie pieniądze. A dlaczego pan jeszcze głośniej wrzeszczał dziś rano? Bo powiedziała. Stary, powiedz mi, jaki prezent dać dziewczynie, żeby jej się na pewno podobał. Nie możesz jej po prostu zapytać, co chce dostać? Ostatnio zapytałem, dostała to, co chciała, a i tak jej się nie podobało. Jak to? No zapytałem, co jej kupić, a ona do mnie, żebym zamiast chodzić do centrum handlowego, zrobił coś własnoręcznie. I co zrobiłeś, że jej się nie spodobało? No co, frytki. Panie Kowalski, jako pana okulista muszę być z panem szczery. Pańskie wyniki nie wyglądają dobrze. Rozumiem, panie doktorze, czy mógłbym je zobaczyć? Obawiam się, że nie. Kochanie, pamiętasz, jak chciałam, żeby wszystkich urzędników z tą ich biurokracją piekło pochłonęło? No jasne, że pamiętam. To teraz zmieniłam zdanie. Niech ich wszystkich wezmą do nieba, ale przy wejściu niech im sprawdzą wszystkie papiery i żeby im ciągle czegoś brakowało i niech ich z raju odsyłają do poprawki. Jasiu, widziałem oceny z kartkówki. Jak to jest możliwe, że wszyscy w klasie mają piątki, a tylko ty masz jedynkę? Tato, to bardzo proste. Tylko ty mi zabrałeś ściągi. Nie mam kontaktu z Jankiem od kilku godzin. Gdzie on się podziewa? Pewnie sobie jakąś babę znalazł. A tam, ty zaraz myślisz o najgorszym. Może po prostu wpadł pod jakiś samochód. Pamiętaj, Aga, że zgodnie z przepisami BHP musisz mieć zawsze dwie części ciała chronione. Jakie? Głowę kaskiem i dupę odpowiednimi papierami. Jasiu, czy ty masz jakieś nałogi? Nie, w życiu. Żadnych. A masz może jakieś hobby? Tak, lubię roślinki. O, super. A jakie roślinki? Chmiel, tytoń, konopie. Kochanie, chcesz coś zjeść? A co mam do wyboru? Tak, chcę. Albo nie, nie chcę. Panie doktorze, mam pewien poważny problem. Jaki? Jestem nauczycielką i zawsze jak zaczynam czytać listę obecności, to chce mi się spać. Rozumiem, to normalne. Wszystko przez liczenie baranów. Kochanie, ty nigdy ze mną nigdzie nie wychodzisz. Wkrótce wszyscy będą o nas mówić jak o Kowalskich. A co mówią o Kowalskich? Że jedyny raz, kiedy wyszli razem, to kiedy paliło się ich mieszkanie. Dzień dobry, kupiłem u państwa komputer, ale nie działa. Jakie są objawy? Trup, zero reakcji. No zdarza się. Tyle, że państwo daliście mi na niego dożywotnią gwarancję. Sam pan widzi, skończyła się. Trup.